Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Kolonii. Dzisiaj niestety na singlu, no bo nie chciałem nikogo ciągnąć tutaj. Michael poszedł z Wilkiem, no a o 15.40 na 30 będziemy w FCS-a, także nie chciałem już nikogo ciągnąć w ten tego farminga, dlatego sam sobie nagram, bo dzisiaj będę testował. Dzisiaj taka robota w sumie. Taka, no. Dzisiaj będziemy sprzedawać trochę plonów, będziemy testować nowy, będziemy testować kombajn, który ma się w przyszłości pojawić i będziemy się sprzedawać, no dzisiaj będziemy sprzedawać słonecznik i jęczmień. Zmieniłem jednak na tryb łatwy, bo tak sobie doszedłem do wniosku, że jednak będzie lepiej, jak będzie ten tryb łatwy, bo przynajmniej się szybko rozwinę i szybciutko serię skończę, tak? No i tak doszedłem do takiego wniosku i tak robimy. Na plac, nie, na wiejski skup, dobra. To jedziemy. Na ten wiejski skór złoża. O, lustereczkę już naprawiłem. Bo w poprzednim odcinkach nie było lusterek. Nie wiem, bo coś mi się w opcjach przestawiło. I po prostu nie miałem lusterek, ani tam paru innych rzeczy. No i podczas nagrywania mam 60 FPS stałe w farmingu. Bo na Steamie sobie włączyłem zakładkę FPS-y. No i mam cały czas 60. Mam cały czas całe 60 FPS-ów. No i tu w prawo kręcimy, bo jedziemy ten słonecznik sprzedać. 11 ton prawie. Jęczmień ten co jest z Ilosie, to ja go sprzedam, to 10 ton. A te resztę co ukoszę dzisiaj, jeszcze owiec będę sprzedawał, no bo owiec obstacznie nie daje do świń chyba. Nie, bynajmniej nie będzie dalej nigdzie, żeby był owiec. Także owiec jest za 2000 chyba. Owiec sobie jest na 2025 dokładnie. Że bardzo dobra cena. Nie ma owsa, także dobra. Owiec można owalić. Ale kasiory. Ale pięknie. Beautiful. Pięknie. Dobrze, elegancko. 31 tysięcy. Takie zarobki powinny być. Jeszcze z owsa będę miał kasę. Myślę, że do około 100. Może się zakręcić na naszym koncie, bo ja bym chciał kupić ten kombajn, co teraz będę testował go dzisiaj na odcinku. 6 metrów przystaweczka, ja bym chciał go kupić. No a ten. Chciałbym go kupić, a reszta to tam wywalona, tak? Tam pola to można później dokupić. Najważniejszy jest ten kombajn, żeby go zmienić, bo będę wtedy po kontraktach jeździć, bo mi zająć tak trochę. No nie powiem, że nie, ale trochę uciążliwe jest tym bizonem koszenie już. No także wywozimy ten jęczmień. Dzisiejszy jęczmień co będziemy kosić. No to do silosu go weźmiemy. Chyba, że będzie go tak bardzo dużo jęczmienia. No, że... zostawimy sobie troszeczkę jęczmienia. Inaczej, że sprzedamy sobie troszeczkę jęczmienia. A ja miałem jeszcze z kukurydzą jechać. No właśnie, w tym sezonie będę już chciał kupić ciemnik do kukurydzy i zacząć kukurydzę na ziarno. Bo fajnie by było, jakbym miał kukurydzę na ziarno. Zawsze coś innego to by było. Czy jakiś siemnik bym musiał znaleźć na kukurydzy. Jakiś mniejszy. Albo ten duży kupić. A się duży. No tego kwerneranda, czy co to tam jest, ten 4,5 metra. Ten sześciorzędowy rozkładany. Fajnie by to pasowało, myślę. No jeszcze z kukurydzy za 1700. Prawie, na 1650. No to będziemy to sprzedać. A na PGR to będziemy mieć tak, że zawsze tu 10 dni. 1300 za... No nieładnie. Mamy 11 ton kukurydzy. A że 1600, no to trochę kasy jeszcze da. Także fajnie. Ten rzepak to tutaj zrobił robotę. Znaczy ten rzepak, ten słonecznik robotę zrobił. No i rzepak też, no bo ja miałem 6000 na początku. I sprzedałem tą przyczepę rzepaku, co ukosiłem, a to resztę, co zostało w zbiorniku, no to do silosa wsypałem, tak? Artysta powiedział, a, odemutuj mnie. Sypiemy kukurydzę. Tak są szyki soja, kukurydza. Artysta mamuta? Artysta powiedział, co? A, odemutuj mnie kaper. Ja się nie mam zmutowanego, tylko miałem ściszonego. No to ja mówię do ciebie, a ty nie odzywasz. Dobrze.
Pytałem się, co ty na czym ty grasz? Na Kolonii. Dobrze. Ale na single, jakbyś pytał. Jestem. Wiem, bo sprawdziłem. Dobrze. Nie ma serca. Co tam? Powiesz ciekawego? Nic. Jak nic? Rocket League mi się wyobrał. Jo, ja już grałem pół godziny. Ale wypadek chłop zrobił. Ale to ode mnie wjechał, nie ja w niego. Ja jechałem po prostu, to on się we mnie wcapało. Dobrze, a ja testuję sobie nowy kombajn. Który będzie? Nie. Nie kupowałem nic. No, wypożyczyłeś na testy. Tak jest. Jak po tej przyczepie sprzedanej kukurydzy, to będę miał jakieś 70 tysięcy. A kombin prawie 200 kosztuje ten, co tutaj stoi. Ale za rękę będziemy używać, tylko jadę tutaj akurat kukurydzę sprzedać i akurat będę miał przyczepę na co sypać. Ten owiec. Dobrze. A ja nie tu skręciłem. Dobra. Nie tu skręciłem. Tu fajnie jakby przejazd był, ale nie. Że musimy na asfalt wycapować szybko i do przodu. Kolonia, fajna mapa. No i... no. Także jak kupimy kiedyś kombajn, to po kombajnie będą szły... będę szedł bardzo mocno w landy. Bo teraz to na landy nie potrzebuję, no bo potrzebuję kasy po to, aby kupić tego kombajna, tak? A on kosztuje chyba tam prawie 200 tysięcy. 150 postawię. Ale ja mógłbym tego kręcił, znaczy kręcił, no dam mu po prostu większy zbiornik i inne rzeczy. I no. No i to około... Ała! Dzień dobry, Michael, dzień dobry. Dzień dobry. Witam na odcinku. Dzień dobry. Tak. Z tej strony Michael. Przepraszam. Michael Indo. Ten aż zdech prawie kombajn, jak odpaliłem go. Ale że wy nagrywacie kolonię beze mnie? Nie, karty synat nie ma. Ale on fajnie chodzi, ten kombajn. No. Jednak zmieniłem na ten tryb. Co? A jednak? No bo stwierdziłem sobie, że... Co? Dobrze, ale jak zrobiłeś serwer na multi, no to dobrze, a jak nie, to... No nie, na single jest. Nie, bo po co? I co, w raketa pocisz? O! Ale zapował. A, bo spóźnienie minuta. Minuta po 15 jest. Dwie. Dobra. Ale kozak ten kombajn jest. Jaką ma dźwięki fajne. Ciekawe, ile będę miał po sprzedaży tego offsa, kasy. To mnie ciekawi. Jednak zmieniłem na ten tryb łatwy, wiesz? No tak sobie doszedłem do wniosku, że jednak... No, bym się przynajmniej szybciej porozwijał i szybciej skończył tą serię, tak? Tak sobie doszedłem do wniosku, że tak trzeba zrobić. No i ten kombajn to kozak był 6 metrów header. Już by jakoś szło też żywa. Pojemność też nie najgorsza, bo 7 ton. Też mógłby nawet zbiornik był skręcić na 10 ton, ale to był ten taki już kielich duży, ale to... No nie wiem, zobaczę. Może kiedyś. No i jak ja po sprzedaży owsa będę miał ponad 100 tysięcy. A 150 tysięcy sam kombajn kosztuje. A Bison za ile by poszedł? Bison. No Bison za około tam 30 tysięcy by poszedł z headerem. Czyli mi brakowało już mi, by coraz mniej kasy na ten kombajn by brakowało. Ale to w kolejnym sezonie byśmy go kupili. Oczywiście no. Wszystko jest elegancko. On jest wypożyczony, on nie jest kupiony. Cześć! Jaś.
Dobra, jeszcze dwa przejazdy będą, także elegancko. Także eleganciku. Ten co się. Tam. O, dobra, poszukam moda. Na przystawkę. Do tego. Do czego? Jaką chroboli ten komen, kurde, ale kozak. Kozak dźwięki ma. Nie, chyba nie, co? Nie wiem. Uwaga, biorę bo... za cebuli. Uwaga. O, jest. To bardziej jak jabłko niż cebula. No bo to jabłko. Ale widzisz, jaka wiem. Bo kto normalny by wpierdzielał cebulę? Michael. Tylko... ja jestem Michael Indo, nie? Dobrze. No i cena soli rośnie, także elegancko. 1530 CS, proszę mi powiedzieć. Na no, której? Ale my jedziemy na farming Gowella? Co? Ja nie wiem, na co my w ogóle jedziemy. No. Ktoś mówiłem, że możemy iść na farminga. Pisałeś, że na CS-a. Sam pisałeś, że na CS-a. Jo. Ej, se, no tak gramy tuż tego dużo CS-a. Ale chodziło mi o farminga. Powiedziałeś, idę z Wilkiem o 15 CS. No jo, ale miałem w tego. No ta rabiny się tłumaczy. O kurde, ale poszedł. Ale wyrwał z buta. Chłopu mur w butach. Chodź, co mruga już, żeby wysypać się. Do supa dojedzie, spokojnie, damy radę do supa. Nie. Tak. Nie. Tak. Dobra. Dobrze, wiem, że masz metr header jak tak, ale dojadę do supka, tak? Nie. Tak. Bo ja widzę po zbiorniczku, że dojadę. Dobrze. Jak dobrze, to dobrze. Tak. Dobrze. Dobrze. Mamy oborniczka już całe 800 litrów, tak? Od świnek. My chyba mamy 2 tony na krowa. Tak. Tara, to ta. Świnie, świnie, świnie. Za 33 godziny będzie piąta świnia. A jednak nie dojechałem. Jednak sypnęło troszeczkę lepiej tego owsa. A to dobrze, dobrze, dobrze. Bo to na moją korzyść. Będę miał więcej kas. A widziałeś tą nową mapę? Jako? Ta wola brudnowska? To ona nie jest nowa, ona już chyba z pół roku jest. No, ale... Dla mnie jest nowa. I ja mówię, że jest nowa. Czy ona stara jest? No bo nie wiem. Bo ja wysypuję zbiornik od Case'a. A ja szukam. No ja szukam przystaweczki, jakiejś fajnej takiej 20-metrowej. Kurde! Kombaj to on jak odpala, to jakby miał zaraz zdechnąć. Dosłownie. Chłop tak jakby miał zdechnąć, tak. I dopiero się ruszy. Co? No ale to słownie, on tak robi. Pięknie naśladujesz te dźwięki. Pięknie naśladujesz te dźwięki. Dobrze. Myślę, że domontam będę pierwszy. Od końca. Tak. No i znalazłem.
ze przystawką. Nie wiem, ile ma. Dobrze. Ale już rozkładana. Co do kukurydzy? Nie. Do zimnioków albo buroku. Nie. No kopie, a co ty też zbierać 5-metrową przystawką 29? No, jak najbardziej. No, super. Nie mam tyle czasu. No właśnie. Jak my chyba kosiliśmy to 2 godziny zboże 3 kombajnami. No. Nie, oraliśmy, sorry. Oraliśmy to. Ile? 29, oral. Oral B. Oral B, dobra. Nie wiem ile oraliśmy, ale my na pewno z artystą 2 godziny oraliśmy. Ponad. No właśnie. Też jeszcze dużo nam zostało, bo myśmy kawałek za super wtedy. No tak. A ty żeś ile oral, to nie wiesz. A ty ile orałeś, to nie wiem. Tylko zauważ to, że jeszcze skończyłem to po was i zaorałem całe są chyba 31, tak? Tak, 31? Jo, 31 i chyba 30 co? Na pewno nie, bo 30 ja orałem. Albo po prostu skończyłem 31 tylko. Dobrze. A i zacząłem po prostu chyba 32. Tak mi się wydaje. Nie wiem, to było dawno, nieprawda. No. Chłop, chłop, heroina, chłop, chłop. Opuszczamy header, hop, hop. Jezu, jakie te bity. Pucykacy, ej. Kup se klej. Dobra. No i takie pole, to ja rozumiem. Takie długie pole w 10 minut szafnięte, to ja rozumiem. Ile to jest hektarków, nawet nie wiem. Zebrane hektarki. Ue, tu nawet hektara nie ma. Tu noszę 63, kurde. Skosiłem w 10 minutek tak o. Od buta. Dobra. Bajzony by to trochę dłużej kosił. O. Ja se znajdę muda. To jest, jak się nazywa ten mod? Data and time? No. A może i angielska godzina, no ale... Bo teraz piszę, że jest 3:12 PM. No bo jest PM-a. Po południu, tak? Hop, heroina, hop. Tu sąsiad się nie obrazi, że przejedziemy po jego polu. Ale za niedługo będzie nasze, także luźna guma. Obraziłem się. Dobrze. Cieszy mnie to bardzo. O! Chłop jak się zesnął. Nie mogę, jak on ten kombajn odpala, nie? Ale dźwięki ma kolaskę. I jaka fajna ta sieczka tutaj wylatuje z tyłu. Kozak to wygląda. Wiem jakiego moda dodamy. Helikopter V1.0. Na pewno ci się przyda. Na pewno ci się ten mod przyda. Nie wiem, na ciula dodają kurna takie mody jak straż pożarna. Nie wiem, do ciula. A co on w ogóle zmienia, to ja nie wiem. O, jest, możemy zrobić Christmas pack. Żeby jeszcze śnieg był. A, to nie sezon, dobra. Ej, po tym jak Polek no, tego nagrał, bo to 4. sezon po sąsiedzku, to wbiłem sobie na LS World i najczęściej ściągane Wola Brudnowska V1.2 i Wola Brudnowska. No.
Dobrze. A dobrze by było, jak ja bym kupił pole 69 i 67. I ja bym przystawkę sobie wypożyczył do Dobrze. Do kukurydzy bym sobie wypożyczył, już bym miał darmową kukurydzę, bo nie musiał siać. Ale jestem bizneswoman, człowieku. Dobra, czekaj, tych ciągników, żadnych nie... O, ja chcę popatrzeć jakieś ciągniki. Uważaj. Budbida? Nie, czekaj, Big Bud? Bud Big. O, Budbiga? Dobrze. Dobrze. Mi się zdaje, że nie przejdziesz rekomendacji, tak? Dobrze. Dobrze. Jak dobrze, to dobrze, no. Podoba mi się bardzo. Dobrze, zostały nam jeszcze trzy pola do skoszenia, tak? Dwa soi i jedno jęczmienia. No a w kolejnym odcinku będę tańcował z kukurydzą chyba, a Michael będzie orał w tle. Dobrze. Oraz pierdolę się w piku. Albo nie, o, ty wyobraź sobie, nie, że nagrywam odcinek. Nie. Jak powiedzmy, tuningujemy 30 do 1000 koni. Ja. I mi 28-metrowy sieć. Mówisz? Przecież to by miał taką oglądalność, on by bił 4000 lapek w górę i bym zrobił live'a na żywo. Bo artysta będzie oglądalca. Dobra, najczęściej pobierane mody w Big Budzie. To jest JCB Fast Track. A sobie patrzę. Big Bud 450, More Realistic Auto Stereo. Big Bud Pask. No, tego nikt nie widział, że 60 jechałem muszę sobie z góry, tak? To nie, że ja czytowałem, tylko... Co, Big Bud? 1100. Ile on tam ma tego? Tutaj majster, ile masz tego? Jeszcze 3 tony, dobra. Big Bud 450. O, ja se pierdolę, idę spuszczać pługa jakiegoś takiego wciura. Przecież nie ma do orania nic. No, ale na przykład tacy my postanowimy sobie zarzucić kukurydzę na kieszonkę i na polu zakreślić. No to elegancko. Do orania jak ta lawa. Właśnie, dlatego się go jakiegoś wciół dużego. Zbychu by się dał 11-metrowy. Ja pierdzielę, chłop, co mi tutaj wyjeżdża z pługiem pięcioskibowym. No chciał ci pomóc, no co? Ja pierdzielę, trzy skiba chcesz mi trać? Dobrze, mi się zdaje, że... No. Że ten pług trzy skibowy by się ci zdał. No, a co? Jedna skiba? Ja jedną skibę mi daj. Dobra. Nie, ja chyba zaraz wpiszę w neta duże pługi XX, duże pługi FS19. Duże pługi. Dobrze, że na kolonii taki pług nigdy nie będzie. Wiem, że się cieszysz. Tu jest jakiś pół. Ale nie znałem tu. Ile mam tu? Podrapałem się po łóżku i mogę kręcić, tak? Co? Dobrze. Ile on ma? 6 metrów tylko. Najpierw ja 6 metrów, a ma 2, 4, 6. 8, 12 skiba. No, a ile ty byś chciał?
Nie wiem, już tak 10-metrowy. No to oryginalny masz 10 metrów pół. No to jak oryginalny na 10 też to też gdzieś tam od 15. To za dużo, wiesz, jak jest tam większego, to już wtedy to by prawie do tyłu nie było, nie? Bo ma tych metrów i ma pola. Ale czekaj, wpisuję. Duży pługi. Dobrze. Mi się zdaje, że tutaj tam sobie skoszę i no. I będzie fire round. No i oczywiście sobie zawsze to nie śmieni kosić, no bo czemu by nie? Bo ja muszę zobaczyć. Myślałem, że łorać będę. No ale to w kolejnym ciężko, tak? Ale będę kukurydzę napierał. Chyba, że tobie dam kukurydzę. No dobra, dzień dobry. Ty, ale nie chcę drzewo, majster, zawracam. Albym drzewo wycapało. Widzę, co tam do Żyda zaraz pójdzie w kolejnym sezonie. Co to jest za pół? Co to jest? No ja nie wiem. Jak tu drze japę? Ale ten kombajn jest kozak. Ja bym chciał go na tą seryjkę. Fajnie, szybciutko obywa pola. A to jest chyba w kombajnie najważniejsze, żeby obywało pola, co? Nie. Tak. Dobrze, ty się nie odzywaj, tak? Bo ci wilk żyć nie da. No właśnie, jak tam wilk? No byłem z nim. I śpi teraz. O tej godzinie spać? No, coś tam. No a potem będzie poszło do kurde pierwszej w nocy. A i ten wilk, co? Jo. Ale on biały jest. Nie, czarny. Tam jest pole, ja tam znam drogę, ja? Ptaka mi przyniósł. Wpisałem 20. No i przyniósł. Ptasznika. A skąd wiesz, że to był ptak? A nie żaba. Skazywałem, ty? O właśnie, trzeba się baska spytać, jak tam żaba na trajni. Co o tym myślisz? Dobry pomysł. To jest bocian. Bocian. No i o! Idealnie, 12 ton owsa ukosiłem. Jak w mordę strzelił. No, ten no, owiec no. Dobra, wiejski skrób, dobra. Tak. No i całe 60 FPS-ów ciągle. Farmingu, a czemu by nie? Można i tak. Chciałbym tak. Tylko z tobą chciałbym być przez samą... co? Halo mikrofon. Widzisz, chłop już zaczął się, no a dopiero jest 31 minuta odcinka. Jo! Zaraz się wysypie tego case'a, no. I do Sylosa się wysypie tą soję i będę kołnęczył w tym odcinku. Bo to już czas. Co o tym myślisz?
Dobry pomysł? Czy nie bardzo? Słaby pomysł. Dobra. Jak chcesz. Labradora spuszczę z myczyka. No będzie fajnie. Dobrze. Czyli mamy... Będzie 100 tysięcy? Czy nie będzie? Jest, mamy to. Co? Jakie świństwo, człowieku. 160 zł zbrakło. Aha. Beka, co? A może jakiś kontrakcik, tak? Jest fajny. Nazbyt pomoc na przykład. Trzydzieści siedem. To nie mam tej przystawki. Ola. O, jest nałożenie, ale to nie chcę się robić. Dobra, jakich modów chcę, jakie będą to? Mod na... Nie wiem, na 300 hopa. Kombajny się czekanie. Cicho, masz do wyboru ciągniki, kombajny, sieczka, nie maszyny, narzędzia, przyczepy, sprzęt leśny, ładowarki, koparki, pokusówki, mapy i obiekty, pojazdy, mozmorki, season geo i inne dodatki. Season geo. Nie, season geo, no tak jest napisane. Albo żeby się tego, żeby go przyczepił, tak pisze. Tak pisze, to jakiemu to jest? Dobra, kup. Mandarinsku. I kup. Pole numer 69 kupione. A jeszcze 16 kupiłem. Będę miał 3 pola kukurydzy do korzenia. I te wszystkie 3 pola będzie zaraz zabrać. Ale to Michael będzie miał roboty. Co? No, na mikrofon. Dobrze. Także to było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, podajcie do Michaela. Siemano! Ała. No i to na tyle. Do następnego odcinka. Cześć. Jak dodasz w końcu link do opisu, no to wpadną. No ale no nie mam twojego linku, także nie wiadomo. Aha. Bo ktoś nie dał. Bo ktoś nie dał. A twój... O, dobra. Nie no, zdenerwowałeś mnie w tym. No bo nie... Ktoś nie dał linku. Teraz go. Ale... A ty mi swój dałeś? Nie. A właśnie, a jest pod każdym odcinkiem? No niby jest. Właśnie. Dobra, także to by na tyle do następnego odcinka. Na razie, cześć.